Dawidzie, jak się tutaj znalazłeś z gwiazdami krajowej i światowej siatkówki na europejskich pucharach? Chyba nie było to tak zaplanowane prędzej przez Ciebie wydarzenie. Nie było. Przyszedłem na pierwszy mecz rozgrywany w Sosnowcu i po prostu los tak chciał, że wynik losowania trafiło na mnie. No i wygrałem podwójne zaproszenie na wyjazd tutaj do Rumunii, do krajowej. Dziękujemy bardzo w imieniu kontyngentu polskiego w Rumunii panu prezesowi za umożliwienie spotkania się w tym okresie przedświątecznym rodzin z żołnierzami. Po raz pierwszy na mecz wyjazdowy lecieliśmy, bo zazwyczaj jeździmy albo autobusami, albo busami. Tym razem klub zrobił nam fajną niespodziankę i mogliśmy dołączyć do drużyny i razem polecieć do krajowej właśnie samolotem. Panie prezesie, kolejny sezon, rok Aluron CMC Warty Zawiercie w Pucharach Europejskich, ale ten mecz w krajowej Rumunii zapisze się w historii, to był chyba w specyficzny sposób na kartach historii. Tak, faktycznie, to było niesamowite przeżycie dzięki tej współpracy z żołnierzami, ich odwiedzinami. To się potoczyło jakoś ponadstandardowo i jesteśmy bardzo zadowoleni, wzruszeni. Dziękujemy naszemu klubowi kibica, że podąża za nami po całej Europie i po raz kolejny dopisali. Dziękujemy również polskim żołnierzom, że również nas zaszczycili swoją obecnością. Dziękujemy za pracę, jaką wykonują, że nas bronią, bo w dzisiejszych czasach to naprawdę powinniśmy doceniać takie rzeczy, więc wielkie brawa dla nich i dziękuję im za to.